prowadzimy akcję wsparcia dla Białorusi, wsparcia ich w drodze do wolności, w protestach, które ogarnęły cały kraj białoruski. Chcemy pokazać im, że łączymy się z nimi, że wspieramy ich, że to jest ważne, co robią i że mają w nas wsparcie, że gdzieś w różnych miejscach Europy czy na świecie jakby dołączamy się do tych akcji i pokazujemy, że to wsparcie płynie. Dlaczego przyszedłem? Dlatego, że Białorusinów trzeba popierać w tym, co robią, czyli walczą z takim dyktatorem Gamoniem, który sam nie chce odejść. A dlatego, że ja pamiętam czasy PRL-u, kiedy też nasi władcy też nie chcieli sami odejść i trzeba było im pomagać. Dlatego, że ci ludzie po prostu potrzebują takich symbolicznych, bo no cóż, nie jest tu za dużo ludzi, ale to jest ważne, że się o nich pamięta. Może ktoś gdzieś z tych Białorusinów zobaczy, że aha, w takim Opolu, prawda, tam też ludzie są za nimi, za ich całkiem słusznymi, mądrymi i zasadnymi no, żądaniami. Oni po prostu tylko chcą wolności, tylko i aż. Jestem tutaj, żeby powstrzymać tych osób, które są tam na miejscu i walczą z tym wszystkim osobiście. Ja mogę tylko śledzić przez ekrany smartfonów, laptopów, czy będąc tutaj, ale każda kropla, którą możemy wnieść w to morze po prostu walki, jest warta. Dlatego jestem tutaj, nie wyobrażam, że mogą mnie tu zabraknąć. Akcja zaczęła się o 17:00 i tutaj mamy zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców Opola do tego, aby rysowali życzenia wolności dla dzieciaków z Białorusi. Dla starszych Opolan jest również przygotowana ramka do zdjęć, taka instagramowa, w której można sobie zrobić zdjęcie i również udostępnić na mediach społecznościowych. Pomoże to nagłośnić tę sprawę i zwrócić uwagę wielu osób na to. Następnie o godzinie 20:00–20:15 jest finał akcji. Będzie to wyświetlenie na ścianie ratuszowej, ta, która tutaj jest za mną. Będziemy wyświetlać krótką animację, która będzie miała hasła poparcia dla Białorusi przy akompaniamencie Kuby Kirsztajna, który nagrał nam utwór Mury.